Dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Piotr Metz. Zapraszam na kolejny koncert z cyklu Jazz.pl. Witam słuchaczy radiowej dwójki, witam wszystkich, którzy oglądają i słuchają nas na Facebooku, kanale YouTube i stronie programu Drugiego Polskiego Radia. Szanowni Państwo, na wstępie chciałbym przyznać się do pewnej odwiecznej słabości. To słabość do organów Hammonda. Koniecznie modelu B3, koniecznie z obrotowym głośnikiem Leslie. Powstał w połowie lat 30. Jednymi z pierwszych właścicieli i użytkowników byli Henry Ford, ten od samochodów, i pewnie bliższy naszemu sercu George Gershwin. W latach 50. ogromne zasługi, szczególnie po festiwalu w Newport, dla upowszechnienia organów Hammonda w jazzie położył legendarny Jimmy Smith. W muzyce popularnej lat 60. i 70. organy Hammonda odgrywały ogromną rolę, być może tam są korzenie mojej słabości. Słabości, która zaowocowała kilkanaście minut temu zrobieniem sobie zdjęcia z organami i głośnikiem, ale także właścicielem tego ważącego w zestawie prawie 200 kg instrumentu, czyli panem Cayetanem Galasem. Według autorytetów w takich klasyfikacjach, czyli magazynu Jazz Forum, to organista nie mający sobie w tej chwili równych na naszym rynku, ale także pianista, pedagog i wykładowca akademicki. Współpracował, grał i występował z wieloma muzykami i składami i stąd, i stamtąd, ale chciałbym szczególnie podkreślić jego współpracę z legendą polskiego jazzu Januszem Muniakiem pod koniec kariery tegoż. Dziś wystąpi ze swoim zespołem Organ Spot, Szymon Mika na gitarze, Grzegorz Masłowski na perkusji i lider Cayetan Galas. Zapraszamy do nas, wykonają autorskie kompozycje, standardy, a także utwór premierowy. Będzie też na koncercie gość specjalny. Wspaniałego wieczoru. Cayetan Galas, Organ Spot. Thank you.
Bardzo dziękujemy. Przywitaliśmy się z Państwem utworem pod tytułem Mellow Mood autorstwa wspomnianego wcześniej przez Piotra Jimmy'ego Smitha. Kolejny utwór, który zagramy, będzie to moja kompozycja. Obiecuję, że później już nie będę dużo gadał, ale teraz dwa słowa naprawdę muszę. To jest bardzo szczególny dla mnie utwór. Otóż ja i Szymon mieszkaliśmy przez pewien czas w Krakowie przy ulicy Przemyskiej, gdzie mieści się Akademik Akademii Muzycznej. Ja w akademiku, Szymon wynajmował pokój naprzeciwko i obok Szymona mieszkała pani Krysia, lat 110 na oko, może troszkę więcej. Pani Krysia spędzała całe dnie przesiadując przy parapecie, przy oknie, spoglądając a to na studentów wchodzących, wychodzących z akademika, na przechodniów. Bardzo się pani Krysia denerwowała, jak ktoś, nie daj Boże, jakiś niedopałek papierosa rzucił albo papierek, to tam pani Krysia zawsze czuwała. I w tym momencie muszę powiedzieć, że ten akademik, chociaż nie wiem, czy to nie jest tajemnica, że to jest jedyny akademik w Krakowie, który nie posiada monitoringu. Nie mamy ochrony, nie mamy kamer, bo wszyscy wiemy, że jest pani Krysia i pani Krysia czuwa nad wszystkim. I ulica Przemyska należy do pani Krysi. Nie potrzeba nikogo więcej, żeby panował tam porządek. I to właśnie dla kochanej pani Krysi utwór pod tytułem Street Surveillance, czyli dozór ulicy. Thank you.
To była właśnie premiera przygotowana na, specjalnie na dzisiejszy wieczór. Kompozycja autorstwa Szymona Miki pod tytułem A Lost Glove, czyli zagubiona rękawiczka. Chciałem teraz zaprosić naszego super specjalnego gościa, czyli przepiękną, przezdolną, pięknie śpiewającą Margo Zuber. Która wykona z nami balladę Bewitched, Bothered and Bewildered. Dobry wieczór Państwu. Lost
the sensation, old sensation. Lately I've not slept a wink since this half-bind imitation put me on the blink. I'm wild again, beguiled again, a simpering, whimpering child again, bewitched, bothered and bewildered, am I? Couldn't sleep and wouldn't sleep when love came and told me I shouldn't sleep. Bewitched, bothered and bewildered. My heart and what of it? Here's cold. I agree. He can laugh, but I love it. Although the laugh's on. Each spring to him and long for that day when I cling to him, bewitched, bothered and bewildered am I.
Thank you.
Szanowni Państwo, kolejna odsłona najdłuższego festiwalu jazzowego w Polsce, czyli cyklu Jazz.pl, pomysłu szefowej Radiowej Dwójki Małgorzaty Małaszko. Za wspaniałe brzmienie w studiu S3 odpowiada dziś Jacek Gładkowski, a na całym świecie, szerokim świecie, silna grupa pod wezwaniem Leszka Kamińskiego. Bohaterowie wieczoru, Organ Spot, Kajetan Galas, Szymon Mika, Grzegorz Masłowski, gościnnie Margo Zuber, a także organy Hammonda model B3 i obrotowy głośnik Leslie. Panowie, scena wciąż wasza.
Kolejna kompozycja, którą zagramy. Aha, może najpierw dwa słowa o tym, co właśnie było. Dig This, przepraszam, zaćmienie sekundowe mnie dopadło. Ten utwór, który zagraliśmy, to kompozycja Wycliffe'a Gordona, wybitnego amerykańskiego puzonisty, pod tytułem Dig This. Kolejny utwór, który zagramy dla Państwa, to ballada pod tytułem DEA, D-E-A. Można różnie interpretować. Thank you.
Czymżeby był koncert jazzowy bez bluesa? Tak, kto tak mówił? Ktoś sławny tak mówił, że musi być blues i musi być ballada. Kto? Duke Ellington. Odrobię tę pracę domową z tym tematem. Przepraszam, powinienem był być lepiej przygotowany, ale tak się mówi. Musi być blues, musi być ballada. Ballada już była, także teraz blues. Birdlike, Freddie Hubbard. Thank you.
To kolejny utwór, który zagramy. To również będzie standard jazzowy, ale w zupełnie wywróconej aranżacji. Znaczy nie wiem, czy zupełnie. Już teraz się przyjęły nieparzyste metra w zasadzie jako mainstream. Także gonimy nowe mody. Alone Together to był utwór, od którego Janusz Muniak zawsze o 21.30 z Majem Hakiem zaczynał koncerty w swoim klubie, w jazzklubie Omuniaka przy ulicy Floriańskiej w Krakowie. Bardzo mam duży sentyment do tego utworu. Myślę, że panu Jankowi by się to 5/4 nie spodobało, ale zaryzykujemy.
Thank you.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Zanim zagramy ostatni utwór w towarzystwie znów Margo Zuber, zanim go zagramy i zaśpiewamy, to chciałem przedstawić nasz zespół. Margo Zuber dla Państwa śpiewała oraz nasz trzon zespołu Organ Spot, z którym zadebiutowaliśmy fonograficznie równo 10 lat temu, czas na kolejny krążek, a praktycznie jeszcze dawniej. Ależ ten czas leci. Szymon Mika, gitara. Grzegorz Masłowski, perkusja. Ja się nazywam Kajetan Galas, gram na organach Komenda. I pożegnamy się z Państwem kompozycją pod tytułem Chicken Feathers Steve'a Kuna. Kolejny z utworów, który bardzo często był grywany w klubie u Muniaka. Dziękujemy. The chicken cried early in the morning. Eggs were being fried on the cob. When the chicken cried, let me die alone. Onto the bridge, into the back. The people want to know how farmers eat their breakfast. Cowboy get a wool in their eyes. When the chicken cried, let my feathers go. When
the chicken cried. Early in the morning, eggs were being fried on the cob. When the chicken cried, let my feathers go. Onto the bridge, into the back, the people want to know how. Farmers eat their breakfast, cowboy getting wool in their eyes. When the chicken cried, let me die alone. Dziękujemy bardzo raz jeszcze Szymon Mika, Grzegorz Masłowski, ja się nazywam Kajetan Galas, nasz gość specjalny Margo Zuber. Bardzo dziękujemy. Szanowni Państwo, chciałbym powiedzieć jeszcze, że głównym motywem tego, że pan Kajetan Galas namówił przyjaciół na koncert w Dwójce właśnie dziś, był prezent na przypadający dziś Dzień Babci. Adresatka tego prezentu jest z nami na sali. Kłaniamy się nisko. Jeszcze raz babciu, 200 lat. I wszystkiego dobrego wszystkim babciom na całym świecie. To był kolejny koncert z cyklu Jazz.pl. Bardzo Państwu dziękujemy. Zapraszamy na kolejny. Jak zwykle w piątek, jak zwykle o 18. Kajetan Galas, Organ Spot. Dziękujemy.